Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Bardzo kulturalna impreza. Wieloletnie doświadczenie mają twórcy tej imprezy. Zaiste. Zaiste, zacnie tu jest w Opolu, do Natanie Drogi. Witam serdecznie, cześć. Dlaczego sam przyszedłeś? Sam przyszedłem, gdyż ta kanapa na dwóch Donatanów jest za ciasna. I od razu chciałem uprzedzić, że te wszystkie dźwięki takie skrzypiące, pierdzące, to są dlatego, że tu jest takie poszycie i to wcale nie jest Donatani Anus. Donatanie, kochane, nie ma problemu, meble są do oddania. Pożyczone. Bardzo proszę. Donatan, co w tym roku wyprawiasz w Opolu? Bo jest w tym roku trochę inaczej. Coś nowego wymyśliłeś i właściwie wszyscy o tym teraz mówią. Kogo ten Donatan dorwał? Tak, Donatan, jak to każdy mężczyzna, zmienia kobiety na coraz młodsze, w związku z czym w tym roku akurat wspólny utwór z Marylą Rodowicz, który poczyniliśmy. I cóż mogę powiedzieć, jestem bardzo zadowolony i dumny z tego kawałka, gdyż każdy, wydaje mi się, twórca w Polsce z opoką i legendą, taką jak Maryla, która 700 lat na tej scenie jest, chciałby wspólny utwór zrobić. No dokładnie tak. Ja jestem ciekawa, jak wy się dogadujecie, bo to jest faktycznie instytucja, kobieta, legenda, jeśli chodzi o scenę muzyczną. Różnie się gada, bo o was gwiazdach mówi się bardzo różnie i ludzie lubią sobie dopowiadać najróżniejsze historie. Natomiast powiedz, jak to działa? Jak działa współpraca z kimś, kto już doskonale wie, czego mu trzeba i jak mu trzeba? Bardzo dobrze, bo to ogranicza nam czas do minimum. Pracujemy profesjonalnie, pracujemy szybko i faktycznie z Marylą pracowało mi się idealnie. No, w studio znakomicie, ponieważ Maryla, tak jak już powiedziałem wcześniej, od 700 lat nagrywa. W związku z czym no, 2 godziny mamy zrobiony utwór, nawet z moją upierdliwością i czepialskością do każdego fragmentu, elementu. I tak poszło nam bardzo szybko. A co w takim razie z tymi osieroconymi dziewuszkami? Nie, no tatuś cały czas się opiekuje dziewczynkami, nic się złego nie dzieje. Kleo również jest w tym roku na festiwalu w Opolu i również czujnym okiem patrzę, czy nikt jej krzywdy i przykrości nie robi. Także miłości w mym sercu starcza na wiele osób. A cieszysz się, że jesteś taką barwną postacią sceny muzycznej? I chociaż zawsze mówisz, że to jednak dziewczyny wysuwasz na pierwszy ogień, to jednak tym Donatanem się wszyscy wciąż interesują i lubią się z tobą fotografować i autografy biorą. Wiesz co, jest taka firma w Polsce, która organizuje taki event. Zamawiasz limuzynę, podjeżdżasz pod supermarket i oni mają wynajętych kilku reporterów, robią niby zdjęcia i taki tłum mają wynajęty też, że niby biorą ciebie autografy. I wtedy w markecie tym ludzie pozostali widzą, że ktoś jest, nawet nie wiedzą kto, i przebiegają po autograf i zrobić sobie zdjęcie. Ja myślę, że ze mną działa tak samo. Jak widzą dziewczyny i widzą, że idzie przy niej jakiś gość w okularach, myślę, pewnie też ktoś jest z ich otoczenia. Jakiś ważny. Tak, jakiś ważny, więc zrobię sobie na wszelki wypadek dla proformy z nim zdjęcie. No tak, i później wrzucają sobie na najróżniejsze media społecznościowe i w ten sposób twoja chwała trwa. Dokładnie, rośnie i do końca nikt nie wie, co to jest ten Donatan, bo jest taki głos z oburzenia, dlaczego Donatan i Maryla, przecież ten Donatan nic sam nie robi, ani on go w ogóle nie ma, potrafi. Ani nie śpiewa, ani nic, ani w ogóle, co to w ogóle jest. No i tak jest ten biedny żuczek Donatan na doczepkę, barwna postać jakże barwnego show biznesu. Dokładnie tak i wciąż sobie wyszukujesz bardzo barwne postaci, z którymi współpracujesz, co jest chyba dobrze odbierane, bo zróżnicowana jest ta grupa artystów, z którymi już w tym roku tworzyłeś. Dobrze odbierane nie, ponieważ Polska jest niestety takim krajem, gdzie lepiej robić bezbarwne i nijakie jak ameba kawałki o miłości, pozostając nijakim. Natomiast wszystkie eksperymenty, rzeczy ciekawe, nowe, połączenia jakieś ekstraordynaryjne zawsze budzą kontrowersje, zawsze jest sporo głosów na nie. No bo wiadomo, lepiej słuchać na tych samych 4 akordach, tych samych piosenek o jakże mi smutno, zostawiłeś, opuściłeś. Więc to jest kanon polskiej muzyki i faktycznie jakby no dla mnie, jako dla twórcy nie jest to łatwe, ponieważ mierzę się, gdybym był wrażliwy, gdyby interesowała mnie krytyka, byłoby mi pewnie przykro, natomiast zupełnie jakby nie mam do tego podejścia takiego, że się tym przejmuję, w związku z czym mogę to tylko obserwować z jakimś tam lekkim, cynicznym uśmiechem.
Wiesz co, niektórzy nagrywają teraz piosenki o tym, że w życiu trzeba robić swoje, lecieć w swoją stronę i tak dalej. Bo to też jest modne, tak? Dokładnie. To jest drugi trend. A ty po prostu to robisz, więc to jest, wiesz, też tak. Tak, pokonaj, wstań, idź i walcz, możesz nie zarabiać 2000 i nie brać kredytu, jak były prezydent polecał. Możesz, zrobisz, osiągniesz. Oczywiście, to jest też bardzo fajny trend, bo teraz jest modny w ogóle taki coaching, tak? Takie, coaching też jest dobre słowo, tak. Tak, nakręcanie, że możesz, potrafisz schudnąć, tam zarobić, zrobić. I oczywiście to wszystko jest bardzo fajne. To jest lepsza tendencja w muzyce niż wciskanie łzawych kawałków, opuściłeś, odszedłeś, zostawiłeś i tak dalej. Dokładnie tak. Z całą pewnością jednak, dzięki temu, że jesteś i tak mówisz o tym, to niektórych to denerwuje, ale niektórzy może faktycznie znajdą w tym coś dla siebie. I taki Donatan, uprawiający coaching na naszej kanapie właśnie dzisiaj, przysłuży się bardzo. Tak jak dzisiaj w naszym studiu 24 Opole i miasto Opole podczas 52. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Ja tak pokazuję na telewizor, ponieważ tutaj mamy podgląd na żywo z prób. W tej chwili trwają, jest przerwa, więc tak, w tej może mają na próby kolorowych pasków. Tak, to teraz na lunchek możemy pójść z Donatanem. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję, nie powiedziałem najważniejszego. A, no to powiedz, tak, koniecznie. Oczywiście na tego biednego Donatana głosujcie, ponieważ być może teraz budzi on jakieś kontrowersje. Docenicie go po jego własnej śmierci. Oby to było rozciągnięte w czasie jak najdłużej. Natomiast doceniajcie zawsze twórców, którzy idą na przekór, szukają czegoś nowego, kombinują, robią rzeczy przekorne, barwne, czasem dziwne, ponieważ to właśnie porusza nie tylko muzykę, ale cały świat porusza do przodu, bo gdyby ludzie nie zmieniali nic, nie szukali nowych rozwiązań, nie byłoby żadnych wynalazków. Dlatego głosujcie na kawałek Donatana z Marylą, ponieważ Maryla jest fajną debiutantką, Donatan jest przystojnym, szczupłym facetem i wszystko się tutaj zgadza. Pozdrawiam was serdecznie. Pozdrawiamy. Do widzenia.